Z tym chlebem tostowym, śmieciowym, to przesadziłeś. Cześć, z tej strony Michał Gancerz, witam Was ponownie na kanale Trener TV i dzisiaj temat niezwykle ważny. Zajmiemy się eliminacją, ale wbrew pozorom i wbrew temu, co sugeruje miniatura, nie będziemy skupiać się na eliminacji konkretnych produktów, a skupimy się na eliminacji czynnika, który może zaprzepaścić jakiekolwiek nasze starania, żeby sylwetka zmieniała się na plus, żeby poprawiał się nasz stan zdrowia. A mowa tutaj konkretnie o toksycznych osobach. Te wrapy są ohydne i zbędne. Nie produktach, ale osobach. I bardzo dobrą wskazówką, jeżeli chcemy zmienić coś w swoim życiu, nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o odchudzaniu, warto byłoby się pozbyć takich osób w miarę możliwości z naszego najbliższego otoczenia, albo przynajmniej nie brać jeden do jednego na poważnie opinii takich osób. Osób, które niewiele osiągnęły, osób, które swoim zachowaniem, bo czyny są ważniejsze niż deklaracje. W deklaracjach każdy jest mocny, żeby powiedzieć rób to, rób tamto, a jak przychodzi co do czego, no to rzeczywistość weryfikuje i potem niekiedy okazuje się, że może niekoniecznie sprawdziło się jakieś porzekadło kogoś, kto nawet nigdy nie próbował się odchudzać. Jednym z ważnych wyjściowych punktów naszych rozważań jest to, że jeżeli mamy nadmiar tkanki tłuszczowej, to bardzo ważne, bardzo zdrowe dla nas jest to, żeby pozbyć się nadmiernej tkanki tłuszczowej, a potem dopiero zastanawiać się, czy ten plan jest idealny, czy niekoniecznie. Analogicznie, jeżeli jesteśmy osobą, która w ogóle się nie rusza, dowolna aktywność fizyczna będzie lepsza niż nie podejmowanie działań w związku z tym, że jeżeli nie mam, nie wiem, 3 godzin na aktywność fizyczną tygodniowo, no to w ogóle się nie będę ruszał, bo nic z tego nie będzie. Plan nieoptymalny często będzie lepszy niż kompletny brak działania. I przy akompaniamencie komentarzy tego typu mozzarella light i białe pieczywo, słyszałeś o tym, że takie białe pieczywo zawiera bardzo wysoki indeks glikemiczny? Porozmawiamy sobie o tym, dlaczego lepiej mieć tosty z mozzarellą w diecie, niż ich nie mieć i czym jest tak naprawdę faktyczne, holistyczne podejście do zmiany sylwetki. Jest to slogan dosyć wyświechtany, co prawda moja fryzura pasuje do tego typu haseł, ale najczęściej te hasła są kojarzone z osobami, które w taki dosyć fanatyczny sposób podchodzą na przykład do jakiegoś rodzaju diety. Ja natomiast jestem wielkim zwolennikiem pragmatycznego podejścia. Pragmatycznego, związanego z ograniczeniami, które każdy z nas ma. Ograniczeniami związanymi z zasobnością naszego portfela. Chodzi tutaj o kwoty pieniężne, które chcemy przeznaczać na dietę. Ograniczeniami związanymi z tym, jaką ilością wolnego czasu jesteśmy w stanie dysponować, żeby właśnie popracować nad tym, żeby lepiej się odżywiać, czy po prostu z naszymi preferencjami. Coś lubimy jeść, czegoś nie lubimy, bez czegoś sobie nie wyobrażamy naszej diety i jeżeli na przykład coś, co po prostu nam bardzo pasuje, zostanie wyrwane z naszej diety, jest duża szansa, że my jej długofalowo, a to jest bardzo ważne, nie utrzymamy. Skuteczny plan to nie zawsze jest plan na 100%, a jest to plan na 80%, jednak oparty o pewne solidne fundamenty. Związane z aspektami nie tylko merytorycznymi, nie tylko z fizjologią naszego ciała, ale również nastawieniem mentalnym, które odgrywa bardzo duże znaczenie w związku z tym, czy uda nam się coś osiągnąć, niezależnie od dziedziny. Mięso z biedry to najgorszy syf. Także jeżeli ktoś mi będzie sugerował, że ktoś jest osobą zdrową, a potrafi na przykład jakiś produkt żywieniowy nazwać gównem, dnem, ohydą i tak dalej, to ja śmiem twierdzić, że jednak nie jest zdrową na poziomie również psychologicznym, a tak naprawdę o to tutaj chodzi. Jeżeli walczymy o zdrowie, to moim wyobrażeniem, zaznaczam, to jest subiektywna opinia, jest osoba, która i się uśmiechnie do sąsiada, i jest zadowolona, i jest miła dla swoich znajomych, dla swojej rodziny, a nie po prostu wiecznie zgorzkniała się do wszystkiego. Z tym chlebem tostowym, śmieciowym, to przesadziłeś. Dlatego też ja ze swojej strony, uprzedzony względem wszystkich tych osób, które bardzo chętne są do tego, żeby nam radzić, żeby nam przedstawiać, w jaki idealny sposób powinniśmy się odżywiać, przedstawiam tutaj praktyczne podejście do diety. Książkowo, idealnie, prawdopodobnie nam nie wyjdzie. I tutaj, żebyśmy się dobrze zrozumieli, muszę zaznaczyć, że fajnie byłoby, gdybyśmy trzymali dietę na 100%, chodzili wyspani, w ogóle może nie pracowali, tylko spali do tych godzin, które by nam się wymarzyły, mieli nieograniczone zasoby finansowe i w ogóle nasze życie to byłaby jedna wielka, przyjemna impreza, ale prawdopodobnie tak nie jest. No niestety, a może istety, to sugerują niektórzy filozofowie, że właśnie cierpienie nadaje sens naszemu życiu i pokonywanie różnego rodzaju jakichś przeciwności, warto dobrać metody do siebie, tak żeby były nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim możliwe do zastosowania. Nie kompromituj się, bo nie masz zielonego pojęcia! I właśnie na tym polega cała ta zabawa. Żyjemy w wolnym kraju, przynajmniej względnie wolnym kraju, przynajmniej możemy sami zdecydować, co znajdzie się na naszym talerzu.
Szczęśliwie faktyczny głód jest jednym z prawie zażegnanych problemów, natomiast problemem, który teraz się nawarstwia, jest nadmierna masa ciała, nadmiar tkanki tłuszczowej. I po to właśnie powstał ten kanał, żeby nie mówić o odchudzaniu, tylko pokazywać skuteczne metody związane z tym, jak swoją sylwetkę zmieniać, metody, które działają, metody, które da się zastosować. Pizdo jebana! Masz łeb zryty od sterydów, widać. I żebyście nie myśleli, że jestem taki szlachetny i po prostu robię to bezinteresownie, to ja doskonale wiem, że jeżeli ktoś po drugiej stronie zmieni swoją sylwetkę, poprawi swoją sylwetkę, to będzie bardziej zadowolony z siebie. I jeżeli ja będę funkcjonował w społeczeństwie, gdzie jest więcej osób zadowolonych z siebie, to mi też to się opłaci. Więc niestety, jeżeli chcę, żebyś ty po drugiej stronie właśnie wziął się za siebie, no to ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby być tłustym dietetykiem, który opowiada o tym, jak odchudzanie powinno wyglądać książkowo. Bo wiedza jest ważna, jest absolutną podstawą tego wszystkiego, tylko wiedzę warto wzbogacić w aspekty praktyczne, żeby można było to zastosować właśnie w realiach, które nas otaczają, bo co nam z suchej wiedzy, co nam z deklaracji tego, co warto byłoby jeść, jak powinna wyglądać dieta idealna, jak dieta idealna w praktyce nie istnieje. Ziemniaki? LOL? Przecież tam nic nie ma poza skrobią. Pff, a te przetworzone gówno Owen Baked? Ty tak na serio? Dlatego też, jeżeli będziemy kontrolować pulę kalorii, okazuje się, że nawet jedząc jedzenie wątpliwej jakości, kontrolując pulę kalorii, udałoby nam się schudnąć. Jednak mimo wszystko jako fundament w naszej diecie musi pojawić się żywność nieprzetworzona, bo tylko taka żywność pozwoli okiełznać nam głód. Jednak spożycie na przykład takiego piwa, uwzględnionego w kaloryczności naszej diety, czy zjedzenie czegoś bardziej wysokokalorycznego ze znajomymi, które to wpłyną na to, że dłużej utrzymamy się w diecie, która obok tego, czego niby nie powinniśmy jeść, właśnie przemyca dużo tego, co powinniśmy jeść, no to wtedy po prostu wygrywamy, bo to działa. Kabanosy mają bardzo dużo sztucznego cukru. Porażka. No spoko. Może dla ciebie okej. Dlatego też ja, jedząc do 30% puli mojej kaloryczności w diecie, na przykład popcorn, czy jakieś chipsy Lay's prosto z pieca, czy coś innego, co mi przyjdzie do głowy, albo trochę rozciągając ten margines po to, żeby z powrotem wrócić do przewagi produktów nieprzetworzonych, to nie będę tego zmieniał tak długo, jak to na mnie działa, bo wiem, rzeczywiście, przyznaję, że książkowo, gdyby dieta była 100% czysta, byłaby lepsza, byłaby zdrowsza, tylko wiem, tylko też niestety wiem, że przyjęcie takiej diety zazwyczaj wiąże się z tym, że ta dieta jest zbyt szybko porzucona. Czyli w praktyce lepiej wyjdzie nam odżywianie mniej sterylne, niezłożone wyłącznie z produktów nieprzetworzonych, tylko trwanie w poprawiających się stopniowo tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, lepszych nawykach, bez niepotrzebnego stygmatyzowania pewnych produktów, bez niepotrzebnego stresu i na pewno właśnie w aspekcie stresu nastawienie do życia mniej rozgoryczone bardzo pomoże i właśnie dobrego humoru bym Wam przede wszystkim życzył, bo jak jest dobry humor, to też hormonalnie, na przykład mężczyźni mają więcej testosteronu, warto to sobie zapamiętać, zamiast patrzeć spod ełba, zamiast mściwie właśnie analizować dobytek sąsiada, lepiej się po prostu uśmiechnąć, zobaczyć, co się samemu posiada, może się posiada na przykład zdrowie. Wiele osób by właśnie chętnie przehandlowało naprawdę grube miliony za to, żeby być osobami zdrowymi, sprawnymi i z tą optymistyczną myślą Was zostawiam. Widzimy się w kolejnych materiałach praktycznych z dietami, z treningami, z ćwiczeniami. Dajcie znać, co Wy sądzicie na ten temat i zaglądajcie na naszą stronę zdrowaforma.pl, a znajdziecie tam naprawdę cuda, między innymi program żywieniowo-treningowy opisany w mojej książce, pozwalający jeść w normalny sposób i osiągać efekty. Do zobaczenia, cześć!